troszeczkę już, jak widzicie, porozbierałem. I tak, faktycznie coś z lewą stroną się działo, ponieważ no jest to jakimś sprayem tutaj tuszowane. Nawet regulator troszeczkę oberwał. No było tutaj no dosyć ciekawie. Musiał oberwać tu dość mocno. Ale miejmy nadzieję, że nie jest naruszona konstrukcja, tylko tutaj jakieś drobne takie przecierki. Złamany uchwyt regulatora. Ale to tam jakiś, powiedzmy, mniej ważny szczegół. Druga śruba luźna. To wszystko też luźne. Tak ktoś trochę to składał bez jakiegoś większego przyłożenia. I dekiel, albo to jest dekiel, który w tym szlifie uczestniczył, ale chyba nie, wydaje mi się, po prostu jest założony dekiel też ze szlifu, ale nalep jakimś drobnej przewrotce dokupiony i źle to wszystko poskładane, no bo się poci, widzicie, poci się tutaj cały palec z oleju. Także ten dekiel też rzucamy. I co? Na szybko podłączyłem sobie diagnostykę. Odczytałem, już wam mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 błędów odczytanych, ale to raczej jak ktoś sobie coś tutaj grzebał i były porozpinane kostki od wtrysków, od wszystkich czujników po kolei. Także to to moim zdaniem takie błędy, które udało się skasować i spokój, bo były tylko w pamięci, a nie jako aktywne. No powiem wam, że tutaj góra, te tutaj przepustnice, to wszystko wygląda dosyć ładnie, dosyć dziewiczo. Jeżeli sobie tam uchyliłem te przepustnice, teraz to już mam linkę, ale to same tutaj zawory, to wszystko wygląda dość świeżo, dość dziewiczo. Czemu tu ktoś zaglądał? Zaraz wam pokażę, może się uda. O, tutaj jest drobne zapłacenie z jednego półksiężyca najprawdopodobniej. Po co tu ktoś zaglądał już? Jeżeli faktycznie by miała tyle, 16 tysięcy, to zielonego pojęcia nie mam, co tu było grzebane, ale jest szansa, że być może tutaj pod czapką nie będzie tak źle. Gorzej będzie tutaj, no bo wiadomo, ktoś tu już to składał, czy to złożył dobrze, czy są wszystkie elementy, bo tutaj są takie podkładki sprężynowe. Kolejność musi być zachowana. No, jak to ktoś zrobił, to nie wiadomo. Dlatego być może coś tutaj hałasuje, a niekoniecznie skrzynia. Ale dobra, to sobie wszystko zweryfikujemy później. Na chwilę obecną zostało do zlania płyn chłodniczy, rzucenie chłodnicy, żeby można było sobie tutaj dojść. Natomiast łączenie kierunkowskazów na skrętki, na taśmę. Ludzie kochani, to już nie te czasy. To już nie te czasy, żeby takie rzeczy robić. Później ten mechanik, czy jak wy robicie, no trzeba się z tym bawić. Trzeba to ładnie zaprasować na jakieś fajne, wygodne wsuwki, tak żeby była przyjemna później z tym wszystkim robota. Ogólnie tutaj, jak sobie popatrzycie, to sam silnik wygląda naprawdę świeżutko. To jest taki, można powiedzieć, jakiś misz-masz. Trochę jakiś tutaj przygód, trochę przeszłości. A sam silniczek wygląda na to, że nie jest aż w takim złym stanie. Zresztą zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda rożąc. Może jest, nie trzeba go ruszać, bo ładnie wszystko gra na znakach. No to sobie wszystko za chwileczkę zweryfikujemy. Same puchy, no to już mocno, nie będzie widać, mocno już zmęczone, wypracowane i to ewidentnie już troszeczkę przewalone, ale to nie kłopot, tu się wrzuci nowe te przepustnice. Tutaj, tak jak mówię, to wygląda bardzo, bardzo świeżo, chyba najbardziej świeżo ze wszystkich SC57, które do tej pory u mnie były. Dobra,
Zobaczcie, tu też to wszystko wygląda dosyć obiecująco, że być może ten silnik faktycznie nie ma aż takiego dużego nalotu. Jedynie jest po przygodach. Mniejsza z tym. Ciężko dojść prawdy, szczególnie tym bardziej, że nie znam tego modelu w przeszłości, ani od kogo to było kupowane i co tam się wcześniej działo. To nie będziemy rozkminiać, bo to naprawdę nie ma sensu. Trzeba zrobić swoje i skończyć i zamknąć temat. Tutaj tak samo kierunkowskazy również na skrętkę i tutaj jakieś tutaj przeboje z tymi wiązkami, ale to mniejsza z tym. To na razie jest nieważne. Dobra, walczymy tu. I taka ciekawostka. Ja naprawdę nie wiem, co tu jest grane w tych SC57A. Jak pamiętacie, jakiś czas temu była taka czarna SC57A, też 2004 rok, i problem miała taki też przy okazji, że wywalało cały czas błąd sondy Lambda, a ponoć wersja A tej sondy nie ma. Rozmawiałem nawet tutaj przez telefon z chłopakiem, który ma dwie takie SC57 i żadna z nich nie miała sondy Lambda. Tutaj sobie pościągałem owiewki, patrzę z ciekawości, a co my tu mamy? Sondę Lambda, która, patrząc po kabelkach, przepraszam, to nie ten, to ten pod spodem, tutaj sobie idzie grzecznie, 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 i to jest ta wtyczka. I sonda Lambda w tym modelu jest. Więc być może chłopaka wprowadziłem w błąd, ale wszystkie te informacje, które wtedy uzyskałem, okazało się, że tej sondy nie było, ale w tamtym modelu albo ta wtyczka była gdzieś ucięta, bo tej wtyczki po prostu nie było luźnej. Na 100%, bo ja szukałem w tym motocyklu dość długo jakiejkolwiek luźnej wtyczki, w którą mógłbym tą sondę podpiąć, i nie było w tamtym motocyklu, więc najprawdopodobniej ta wtyczka gdzieś była ucięta, jest zaizolowana. Ale wszyscy, z kim bym nie rozmawiał, to twierdzili, że sondy Lambda w tym modelu nie ma. I nawet gdzieś tam wysyłali mi chłopaki zdjęcia, że nawet wydech, który idzie do wersji A, jest tutaj bez otworu na sondę. Dopiero wersja B miała otwór na sondę i założyliśmy, że wydech w tamtej CBR-ce był od wersji B, dlatego ta sonda sobie gdzieś tutaj sterczała. A tu się okazuje, że jednak w SC57A, w niektórych modelach na to wychodzi, była montowana taka sonda. Więc pytanie dla tych, którzy, nie wiem, bardzo dobrze znają ten model, czy to od wersji, na jaki rynek wychodziła, czy od czego to zależy. No ja zielonego pojęcia nie mam, aż tak głęboko w tym modelu nie jestem, ale wychodzi na to, że potrafią się pojawić wersje, które tą sondę jednak mają. Niestety muszę tutaj klienta, który był z wcześniejszą Hondą, przeprosić za wprowadzenie w błąd, bo jak widzicie, no jednak nie do końca to jest tak zero-jedynkowo. Jak ktoś ma jakieś informacje, jak to było z tymi Hondami, modelami, kiedy była wkładana, w jakich modelach ta sonda, czy to na rynek dany, czy jak, to z chęcią, to fajnie by było, jakby się podzielić taką informacją. Z chęcią taką informację bym sobie gdzieś tutaj dla własnej ciekawości zaczerpnął. No ale dobra. I bez zanudzania, bo zaraz mi tu uśniecie, porozbieram dalej coś i będziemy oceniać, jak wygląda tutaj sprawa pod deklami. Dobra, podziałam trochę i widzimy się w waszym przypadku za chwilę. Czasami nie wszystko jest takie oczywiste i zero-jedynkowe, jakby się wydawało. Nawet dla mnie, gdzie jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie w tych tematach mam.
bo potrafią różne rzeczy zaskoczyć. Ale zacznijmy może od początku, czyli od pomierzonych luzów. I tutaj jest całkiem ok. Jeżeli chodzi o zawory sące od 0,13 do 0,19, pięknie się trzymają, żaden zawór do poprawy. Z wydechem jest trochę troszeczkę gorzej, 0,27 do 0,33. I tak, jeden mamy na granicy skrajny, tu mamy na czwartym cylindrze też jeden na granicy, czyli już poprawimy przy okazji. Natomiast dwa już się zacieśniły o 300. Tu jest 0,25 do poprawy i tu jest 0,25 do poprawy. Ja wiem, że facet lubi jak jest ciasno, ale w tym przypadku to się nie sprawdzi. Poprawimy tak, ma być gdzieś po środku luzów i będzie i tutaj będzie ok. Także drobnostka, luzy jak najbardziej w przyzwoitym stanie do delikatnej korekty, tak bym to ujął. I tutaj jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o rozrząd, no to powiem wam tak, jak go ustawiłem na znakach, już były delikatne przesunięcia. Nie było to jeszcze coś poważnego. I tak sam się zastanawiałem, mówię, wymieniać, nie wymieniać, w sumie wszystko mamy tu rzucone. To raczej bym skorzystał z okazji i zapomniał o temacie. Ale jeszcze mówię, zobaczymy jak wygląda napinacz. To mnie utwierdzi w przekonaniu, w jakim stanie jest łańcuszek, jak mocno jest wyciągnięty. I takie zdziwienie, bo zobaczcie, nawet można powiedzieć, do połowy się jeszcze nie wysunął. Tak mnie to troszeczkę zdziwiło. Myślałem, że jest dużo gorzej, bo na znakach już on mi idealnie się nie zgrywał. Góra z dołem. No ale mówię, dobra, jak już idziemy dalej, to ja sobie go rzucę. Jak będzie jakikolwiek ślad zatarcia, to już wtedy nie ma tutaj wątpliwości. Wrzucamy nowy łańcuszek i zobaczcie, co się okazało. Tak pozacieranego łańcuszka to chyba jeszcze u mnie w historii nie było. No jest w dramatycznym stanie. On nie jest wyciągnięty bardzo mocno, natomiast pozacierany jest praktycznie w każdym miejscu. I to naprawdę te zatarcia wcale nie są jakieś leciutkie, bo to naprawdę, żeby go wyprostować gdzieś, to on się naprawdę ładnie tutaj klinuje. No mocno pozacierany, chyba jeden z najbardziej pozacieranych łańcuszków, jakie gdzieś demontowałem. Czy to się dzieje przy przebiegu 16-17 tysięcy? Raczej nie. Nie spotkałem się jeszcze z taką rzeczą. Natomiast dziwna sprawa jest taka, że ten silnik, jak sobie zobaczycie, to on wygląda naprawdę wszędzie bardzo, bardzo świeżo i nie wygląda na dużo nalotu. To jest właśnie dziwne. No, nie wiem, coś tu jest takiego nie do ogarnięcia, co tu się wcześniej działo. Łańcuszek po 16 moim zdaniem nie ma opcji, żeby w ten sposób wyglądał. Natomiast sam silnik nie widać po nim większego jakiegoś zmęczenia i nalotu. Same bieżnie, wałki tutaj moim zdaniem jest całkiem ok. Sprzęgło też jeszcze mocno nie, tarcze nie poprzypalane, przekładki. Coś tam widać, ale nie jest jeszcze, nie ma tragedii. Co tu na pierwszy rzut oka jeszcze widać? Tutaj to koło zębate pośredniczące było źle założone i źle były podkładki. Ta sprężynująca i ta stała były od innej strony założone niż powinno być. Czy to miało wpływ na jakieś to tłuczenie? Cholera, nie wiem. Powiem tak, na pewno nie pomagało w tym wszystkim, chociaż jak się silnik kręci, to te koła stoją tak naprawdę, bo całość tutaj przekazywane jest przez to koło i wtedy, kiedy nie ma odbioru, bo to jest jednokierunkowe, to wszystko stoi. Więc czy to się tukło? Nie wiem, raczej
Raczej nie, no ale dobrze, że rozebraliśmy, złożymy tak, jak ma być. Dobra, słuchajcie, to jest jakiś luz, ale to raczej taki w miarę jeszcze, bo jest teraz jakiś tam bieg zapięty, ale to jeszcze że nic wielce strasznego. Dobra, rzucimy sobie tutaj kosz i zobaczymy, no i co, dobierzemy się do skrzyni, zobaczymy, co tam się powyrabiało. Czy w ogóle widać po tej wywrotce jakieś uszkodzenia, podgięcia? Trzeba znaleźć tą przyczynę. Jak nic nie znajdziemy, no to co? Wkładamy drugą pewną skrzynię i miejmy nadzieję, że jak wszystko ładnie złożymy na nowym rozrządzie, wszystko po kolei, po Bożemu, tak jak ma być, to będzie duża poprawa. Ogólnie nie ma tragedii. Co zużyte podmienimy i będzie myślę ok, no bo nie ma innego wyjścia. No dobra, to do doczyszczenia oczywiście jak zawsze. Ogólnie nie jest źle, ale rozszyfrować tych zużyć takich jakichś nienaturalnych nie potrafię. Szczególnie, że nie znam historii tego modelu, co tu się mogło wcześniej dziać, czemu ta pokrywa była rzucona. No nie wiemy, tego nie wiemy i chyba się raczej nie dowiemy. Dobra, mniejsza z tym. Działam dalej, rzucam kosz, wyciągam skrzynię i będziemy sobie tutaj opowiadać, cóż tam się kryje za tym koszem. To do zobaczyska za chwilę. Taka dziura nam się tutaj zrobiła po skrzyni. Muszę przyznać, że dość sprytnie to Honda wymyśliła, ale nie o tym, bo czekamy na wszystkie części z oryginału. Natomiast mamy już część do przedniego zawieszenia, cały komplet i olej i uszczelniacze. Także tutaj sobie już powoli działamy. Jedna laga złożona, druga rozebrana, również w bardzo fajnym stanie. Panewki niepoprzycierane, zewnętrzna, wewnętrzna, wszystko wygląda bardzo fajnie. Całość już domyta, doczyszczona. Olej w mezurce odmierzony, nowa podkładeczka pod śrubę spustową miedziana, żeby nie było później kłopotów. I co? I możemy sobie powolutku to złożyć, wrzucić do cebry i będzie przód już z głowy, ponieważ samo łożysko główki ramy jest ok. A tu sobie jeszcze trochę poczekamy. Co to ja wam miałem pokazać? Pokrywa zaworów od SC57. Jak wygląda system dopalania po jakimś tam użytkowaniu dłuższym? Chyba każdy wie. Kwestia do czyszczenia, ogarnięcia i do złożenia. Do dzieła. A standardowo po ogarnięciu wygląda to tak. Akceptowalnie można składać i gotowe. Czekając na części, które już mam, ale o tym za chwilę, to z pewnymi pracami tak jesteśmy do przodu, ponieważ w międzyczasie udało się zrobić przednie zawieszenie, a dodatkowo mamy już doczyszczone wszystkie powierzchnie w silniku, przygotowane już do złożenia, czyli pod pokrywę prawą powierzchnia. Tutaj pod pokrywę statora również powierzchnia doczyszczona. Podmienione płytki na zaworach wydechowych, tylko z tego co pamiętam, i również powierzchnie, jak widać, doczyszczone. Mamy także ogarnięte pokrywy, czyli pokrywę prawą, pokrywę sprzęgła i pokrywę lewą statora, także ogarniętą. Co do skrzyń, to jest skrzynia, która została wyciągnięta z motocykla, to jest skrzynia, którą dostarczył właściciel. Mimo że obudowa troszkę już żółkniała, to skrzynia jest w dużo lepszym stanie niż skrzynia wyjęta z tego motocykla. Cóż tu się wydarzyło? No z tego co, nawet nie wiem, może i wy będziecie widzieć, podczas upadku zostały podgięte wodziki, co powodowało nieprecyzyjne ułożenie się kół, jak również ich nieprecyzyjne zapinanie. Dlatego też były jakieś tam problemy z biegami.
Natomiast co hałasowało? Hałasowały te dwa koła. Jedno stoi, drugie się kręci na biegu jałowym, na luzie. Poprzez podgięty wodzik odległość między tymi dwoma kołami praktycznie zmniejszyła się do, no, do niezauważalnej jakiejś tam przerwy i kły koła tego już ocierały tutaj o zazębienia, o te wypusty w kole tutaj pierwszym od strony obudowy. Teraz jeszcze na luzie jest cicho, bo jakiś tam minimalny luz jest, natomiast gdy silnik się nagrzał, rozszerzalność materiału sprawiała to, że koła już o siebie po prostu tukły. Zazębiały się tak delikatnie już o powierzchnię, kły tarły tutaj o te zazębienia koła pierwszego. No i nie będę tego kamerą uchwycał, kamerą, aparatem, ponieważ to ciężko jest zobaczyć, ale tam powierzchnia styku jest praktycznie minimalna już teraz. Przy nagrzaniu już one o siebie ocierały, to widać już na tym kole, jak jest powycierane. Plus te zazębienia, kły, plus wyżłobienia w kołach, no są już troszkę zmęczone, można powiedzieć, przez te najprawdopodobniej nieprecyzyjne zapięcia biegów. Tutaj w tej skrzyni wygląda to dużo lepiej. A fajnie, że jest druga skrzynia kompletna, to można sobie takie rzeczy różne pomierzyć, porównać. I tutaj odległość między tymi dwoma kołami no jest zauważalnie dużo, dużo większa. A same zazębienia, same kły, no to tutaj są naprawdę w bardzo, bardzo przyzwoitym stanie. Dlatego cała skrzynia, tu już nie ma co się nad nią rozczulać, po prostu wrzucamy całą drugą skrzynię i myślę, że tutaj będzie duża, duża poprawa. Ja sobie jeszcze tą skrzynię tylko ogarnę, te części wszystkie oczywiście jeszcze trzeba przed montażem sobie umyć i można się już dzisiaj brać za ostre składanie. Co do części, no trochę ich tutaj jest. Nowa śruba pod kosz sprzęgłowy, bo też można powiedzieć jednorazówka, gdzie niszczy się zabezpieczenie podczas demontażu. Tu są uszczelki pod śruby pokrywy zaworów. Uszczelka pod pokrywę zaworów. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj uszczelki podmostki, które idą od spodu tutaj w kanały świec, uszczelka pod wysprzęglik, uszczelka pod napinacz nowy i tutaj jest uszczelnienie nowe, które przychodzi tutaj, nie z tej strony, z tej strony na wałek tutaj już wychodzi, który wychodzi na zębatkę zdawczą. Jeszcze co jeszcze mam? No jeszcze potrzebny nam jest rozrządzik. A rozrządzik gdzieś tu też w pudełku sobie leży. Proszę bardzo, jest nowy rozrząd. I jest nowa sprężyna napinacza. I takim oto sposobem no mamy, myślę, komplet i nic więcej nie potrzebujemy, żeby to przyzwoicie złożyć i mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający. To chyba tyle, jeżeli chodzi o takie przygotowanie po rozbiórce. Można powolutku to wszystko sobie już doczyścić, jeszcze skrzynię, gdzie nie gdzie ją sobie już naoliwić, żeby nie było takiego rozruchu na sucho. No i co? I zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy. Dobra, biorę się za robotę, bo szkoda czasu tutaj mojego i waszego. Widzimy się przy jakichś tam większych postępach. Aha, tu jeszcze właściciel dostarczył uszczelkę tutaj pod pokrywę sprzęgła. W tym modelu uszczelka pod pokrywę nie występuje, ponieważ wszystko idzie na masę. A uszczelka
No jak widzicie kształtem, no to niniak to przypomina tą pokrywę. Z tym, że to jest chyba o desce 59. Tam już jest uszczelka pod pokrywę, jak mnie pamięć nie myli. I niestety, no nie przyda się. Tu wszystko, jaki lewy, taki prawy idzie na masę. No i tak to jest rozwiązane, to trzeba zrobić. Proszę bardzo. Nie można było tak od razu. Zaprasowane ładne końcówki, jeszcze dodatkowo w osłonach takich silikonowych. No i naprzemiennie zaprasowane, tak że nawet jeżeli kolorów nie ma, to nie pomylimy, bo na tym jest samiec, na tym samiczka i odwrotnie. Więc nawet jakbyśmy chcieli na krzyż spiąć, to się po prostu to na tych końcóweczkach nie uda. I tak zrobiona jedna i druga strona. No i teraz jest znacznie przyjemniejszy demontaż, no i to zrobione jakoś tak lepiej się na to patrzy. No dobra, temat taki będzie już ogarnięty. Jedziemy dalej, bierzemy się za quick shiftera. No to zobaczmy, czy z TPS dobrze jest. Od 0,4 do 0,6 V ustawimy jakoś po środku. Tak nie przesądzając, ale jest skrajnie TPS ustawiony do jednej pozycji, więc albo jest mocno za wysoko, albo mocno za nisko. Teraz zobaczymy. 0,34, czyli skrajnie nisko. Sprawdzimy sobie jeszcze płynność TPS-a, czy ładnie chodzi w całym zakresie. Ciągnąc tutaj za manetkę sobie sprawdzamy. No, powinno być na maksie nawet do 4,8, ale że jest tak nisko ustawiony, to przez to jest też słabszy, ponieważ nie dostaje tyle paliwa, ile powinien dostawać. A pokażę wam. Dobra, to można wyłączyć. Pokażę wam, jak jest ustawiony skrajnie. No widzicie, do tam na górze, do praktycznie do oporu. Mniej więcej po środku jest w miarę, ale to trzeba sobie wyregulować. A zobaczcie, jak jest tutaj do jednej pozycji skrajnej dosunięte. Nie wiem, kto i co chciał uzyskać, ale jeżeli nawet chciał uzyskać coś więcej, to nie w tą stronę przekręcił sobie TPS-a. Dobra, zaraz podregulujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to TPS-a mamy w miarę tak ustawionego po środeczku. Zobaczymy teraz, czy wszystko jest ok. Staram się zawsze ustawić tak po środku tego, co jest wymagane. O, 0,5 na maksie jest, powinno być od 4,2 do 4,8 jest 4,5, także jest ok. Dół jest 0,5, 0 i tam jakieś tam tysięczne, to już nieważne. Jest ok, jest przyzwoicie. Tak też zostawiamy. Małymi kroczkami zbliżamy się do finału. Bynajmniej taką cichą mam nadzieję. Skrzynia włożona druga. Ta zdemontowana sobie leży i tu właściciel sobie ją zabierze, może zregeneruje, będzie po prostu gdzieś w kolejce sobie na półce leżała, gdyby coś się działo. Kiedyś tam w przyszłości ma też drugą, z tego co mówił, SC57, więc no, warto taką skrzynię drugą gdzieś tam zregenerowaną mieć. Co, wszystko złożone tak jak trzeba. Podkładeczki też na swoim miejscu, tym razem w dobrej kolejności, bo były złożone źle. Wszystko odtłuszczone. Zamykamy tą pokrywę i co? I czekamy sobie w sumie do jutra, niech sobie ładnie przyschnie, bo to dosyć newralgiczny punkt. Góra cała złożona, rozrządzik, zawory, te sprawy już dawno ogarnięte. W sumie zapomniałem już o tym. Quick shifter również sobie już leży.
zabudowany. Mam nadzieję, udało mi się z nim już sparować telefon. Wstępnie go już ustawiłem, ale takie finalne gdzieś tam doprecyzowania to już będą po odpaleniu motocykla, a później, no ja go tak wstępnie ustawię, później ewentualnie już sobie właściciel sam będzie jakieś tam korekty pod siebie robił. Ale to zobaczymy, czy mi się go udało dobrze połączyć, czy nigdzie się nie pomyliłem i motocykl odpali. No, ale na chwilę obecną, no co, wszystkie biegi są. No i miejmy nadzieję, że ta skrzynia będzie pracować dużo, dużo lepiej. Dobra, słuchajcie, ja sobie nałożę masę i zakładam, zamykam tą pokrywę. Zakręcam tak, jak ma być, z odpowiednim momentem i niech sobie do jutra schnie. A my pewnie widzimy się za jakąś chwilę i wyjdzie prawda cała o tej całej operacji. Czy się udała, czy też nie. No dobra, to pewnie widzimy się już przy pierwszym odpaleniu i przy synchro. Słuchajcie, no to czas sprawdzić te moje roboty. Chwila prawdy w sumie będzie podzielona na dwa takie etapy. Pierwsze to uruchomienie silnika i wystrojenie. Jeżeli podczas tych prac wszystko wyjdzie ok, że jest suchutko, że nigdzie się nic nie poci, że nie ma jakichś tam niepokojących objawów po tych moich pracach, to wtedy już złożymy motocykl i zrobimy jazdę próbną. Dobra, nie ma co dłużej tutaj nas trzymać w niepewności. Zobaczymy, jak silnik tutaj się zachowa po tych pracach serwisowych. Dobra. Odezwał się, to najważniejsze. Power Commander, Big Shifter też żyje. Niech się rozkręci, niech się rozrusza i będziemy go zaraz stroić, ja sobie go odpowietrzę i będziemy zjeżdża. Coś on mi jakoś tak dziwacznie chodzi, ale to rozjechanie ktoś tu nieźle nakręci. Dlatego ten silnik tak jakoś dziwnie pracuje. Zobaczymy, co się zmieni, jak go troszkę tutaj wyprowadzę na prostą. Dobra, dajcie mi chwilę. Zjedziemy tutaj tym podciśnieniem, bo ten silnik aż się cały teleportuje przez taką totalną rozsynchronizowanie. Dobra, chwileczkę dajcie mi i zobaczymy, jak on będzie potem wszystkich pracował. Nie wiem, czy słychać różnicę, tylko zjechałem tym słupkiem w dół i od razu silnik już zaczął normalnie chodzić. On normalnie aż go teleportował przy takim rozjechaniu totalnym. Jest tylko wstępnie ustawiony, ale zobacz, jak ten silnik teraz ładnie chodzi. To, co tu się działo, to jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem, komu to tak wyszło. Dobra, kręcimy dalej, pokażę efekt końcowy. W końcu zaczął chodzić jak trzeba. No, teraz to jakoś wygląda. Zupełnie inaczej silnik pracuje, bo powiem wam, że chodził tak dziwnie, że już myślałem, że ma różon przestawiony czy coś. No, było grubo, nie powiem. Silnik się teleportał niemiłosiernie, może tego nie oddawał telefon, ale tak jak on pracował, to... Dobra. Tak jak on pracował, to myślałem, że faktycznie coś źle złożyłem. Bo jego praca to nie wróżyła nic dobrego, ale jak się okazało, po prostu był totalnie rozjechany na synchronizacji. Nie wiem, kto się bawił śrubkami, w jakim celu, ale czegoś takiego to się nie spotyka. Ja już wcześniej, jak nim robiłem taką jazdę próbną, to słyszałem, że on tak jakoś dziwnie chodzi, ale myślałem sobie, że to być może świece, być może łańcuszek, być może zawory, no na wszystko obstawiałem, dodatkowo jeszcze tu się klekotało wszystko, więc no myślałem sobie, że to troszeczkę jest wina, że tak powiem, całościowa, ale jednak nie. Ten silnik po prostu był totalnie rozjechany.
Na wtrysku, powiem wam tylko tyle, jakieś drobne wahnięcia na synchro nie są odczuwalne. No ale jak już słupek jeden jest po prostu dwa razy wyższy od innych na podciśnieniach, no to już komputer głupieje, nie wie co się dzieje. Uff, no dobrze, że ten motocykl gdzieś tutaj trafił i ogarnęliśmy to. Bo męczył się bidula niemiłosiernie, nieładnie tak. Tak robić z takimi motorami, a serce boli, jak widzę, aż tak rozjechane sprzęty. Dobra, zobaczymy jak on zapala. A z wiatrakiem to... O, proszę bardzo. Super. Wiatrak, nie wiatrak, jak jest teraz ładnie ustawiony, to chodzi jak pszczółeczka. Dobra, to tyle. No to jestem po jeździe próbnej, tak na szybko, bez owiewek, żeby później tego, nie daj Bóg, nie ściągać, nie rzucać jeszcze raz, bo bym się chyba zapłakał. I muszę wam powiedzieć, że chyba się udało. Uff, skrzynia pracuje bardzo ładnie, wszystkie biegi oczywiście są cichutko, precyzyjnie, żadnych wycieków, oprócz tego, który teraz mamy, ale to za chwilę. Nie ma. No i quick shifter również daje radę, biegi do góry bez sprzęgiełka. No wchodzą miodzio, trzeba powiedzieć, że to urządzonko daje radę, może kiedyś do Hayabuski się wciśnie, kto wie. No to jestem już troszkę spokojniejszy, wystraszył mnie trochę ten silnik, powiem wam szczerze, po tym odpaleniu było. Bo chodził tak jakby na trzy cylindry, mówię, coś jest na pewno nie tak, coś gdzieś źle złożyłem, gdzieś się machnęłem, albo mówię, nie podpięta, któraś dobrze nie wciśnięta cewko fajka, no różne myśli do głowy przychodziły, ale jak sobie podpięłem już wakumetry, jak widzieliście, no to przyczyna była znana. Trochę się zestresowałem, ale już jest ok. Pozostało nam go ubrać w owiewki, ale jeszcze przed tym ścieka sobie olej. Tutaj mamy już filterek, który zaraz sobie wstępnie zaleję, bo tak zawsze robię. Jak ktoś oglądał, to wie. Tak, żeby skrócić ten czas tutaj pracy bez ciśnienia oleju. No i jaki tutaj olej do Hondy 1000RR, jak myślicie? Kto ogląda MotoGP, no to chyba się długo nie będzie zastanawiał. Zobaczcie, co reklama robi. Honda jeździ tylko na Repsolu. I taki też tutaj wyląduje. Nie no, śmieję się. Tu olej to naprawdę, wachlarz jest dość duży. Natomiast miałem tutaj pod ręką w dobrej cenie. Także Repsol moim zdaniem jak najbardziej olejem jest w porządku, na którym też jeździłem dosyć długi czas. Nigdy nie było problemów, byle był z pewnego źródła. Dobra, aha, TPS-ika sobie jeszcze raz sprawdziłem na koniec pojeździe. Bez zastrzeżeń, dalej trzyma swoje parametry. I co? Słuchajcie, ścieka olej, zobaczymy jeszcze jak ostygnie. Jako stygnie silniczek 3, wszystko jest ok tutaj z płynem, czy nie trzeba nic uzupełnić. Zawieszonko suchutko, czyściutko. Jeszcze się troszeczkę, zawsze u mnie po jeździe takiej próbnej, pierwszej, zawsze się troszeczkę jeszcze tutaj czyści, no bo wiadomo, składane jest to na specjalny tutaj smar, zawsze jest trochę oleju, to się po pierwszej jeździe zawsze czyści i później już jest długo, długo sucho. Bynajmniej tak powinno być. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten motocykl. Może jeszcze coś pokażę, jak go już całego poskładam. Najważniejsze, że nigdzie nic nam się tu nie sączy, ani z góry, ani z dołu. Z drugiej strony również fajnie, damy nową podkładeczkę pod korek spustowy. Chyba taka, chyba jest dobrze dobrana. To właściciel przywiózł filtr, a ja dorzuciłem od siebie olej. Dobra, niech sobie ścieka i
I co? Widzimy się już przy złożonym motocyklu. Może jeszcze zrobię jakąś małą jazdę próbną. I to tyle. I właściciel będzie go mógł jutro zabrać, bo taka jest wstępna umowa, że jeżeli dzisiaj prace pójdą ok, to jutro z rana po niego przyjeżdża i motocykl jedzie za naszą wschodnią granicę, bo motocykl nie jest z Polski. Właściciel jest tutaj obywatelem Polski, natomiast motocykl jest zarejestrowany poza granicami naszego kraju i tam też mieszka właściciel. Ale to tylko tak w skrócie, nie wchodźmy tutaj w jakieś większe układy. Dobra, nie zanudzam, działam dalej. Właśnie jestem po jeździe próbnej, złapał mnie deszcz. Ale trudno się mówi, taki mamy klimat, już słoneczko wyszło, jak długo się utrzyma, tego nie wiem. No co do samego motocykla. Pracy było naprawdę dużo, ale najważniejszy jest efekt końcowy i wtedy to cieszy. Motocykl gdzieś skręcany, dłubany, tak na szybko i tak na odwal się, jak widzieliście, dużo rzeczy luźnych. Te rozregulowane przepustnice wtryskowe, ten łańcuszek, no całość sprawiało, że ten motocykl pracował bardzo, bardzo brzydko. Nie tak jak powinien, nie tak jak lubię. Po złożeniu, jak widzieliście, trochę się wystraszyłem, że coś jednak jest schrzanione, ale to tylko dobre wystrojenie silnika i po sprawie. No całość prac widzieliście, nawieszenie po jeździe suche, czyściutkie. Z motocykla również nigdzie się nie leje, bo gdyby tak było, to nie stałby na płytkach, bo zaraz bym miał kłopoty u mojej szanownej małżonki. A jak widać, po jeździe próbnej czysto, wszędzie nic nie kapie, nic się nie leje. Dobra, i teraz tak, do rzeczy. Właścicielowi oddaję tą drugą skrzynię, nie wiem co z nią zrobi. Od razu też wymieniłem, nie wiem czy to pokazywałem, ten tutaj uszczelniacz, który idzie na wałek zębatki zdawczej, ponieważ jak widać z jego budowy czy konstrukcji, można go tylko wymienić po rzuceniu skrzyni. Więc gdyby cokolwiek się działo na tym starym uszczelniaczu, no to niestety, żeby go wymienić już podczas jakiejś tam eksploatacji, trzeba by było jeszcze raz wszystko rzucać, więc bez sensu. Zrobiliśmy to za jednym zamachem. No trzeba było tam jeszcze zdemontować to łożysko, które tutaj siedzi, żeby się do niego dobrać, ale to już jest ogarnięte i miejmy nadzieję, będzie trzymał. Cała reszta plus uszczelka od SC59 też oddaję. Trochę oleju zostało, to dorzucę właścicielowi, bo sprzęt, z tego co wiem ogólnie, te cebry lubią sobie wsysać. Wszystkie faktury, moje tutaj poczynania, no, pomiary luzów poprawiłem, 4 zawory, tragedii nie było, o dziwo, no ale trzeba było to zajrzeć. Ważniejszy jest wymiana łańcuszka. Co tu jeszcze mamy? I rozpisane wszystkie prace. Eku wyczyszczony, żadnych błędów nie zgłasza. I tak jak mówiłem, quick shifter, no fajnie działa, robi robotę. Coraz bardziej zaczyna mi się on podobać, mimo że kiedyś byłem przeciwnikiem. Nie lubiłem tego, ale podstawiacie mi takie sprzęty, gdzie faktycznie już są zabudowane te quick shiftery i powoli się oswaja. Co do samego motocykla, 55 stopni, jeszcze całkiem miostyk. I teraz on sobie mruczy, powiem wam szczerze. Cichutko, nic się tu nie tłucze, tak wcześniej się tłukło. Silnik pracuje naprawdę, naprawdę ładnie. Równo, żadnych tam jakichś niepokojących
odgłosów. No naprawdę, teraz chcę go się słuchać. Ładnie chodzi, ładnie sobie mruczy. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. A co do potwierdzenia, to zobaczymy. No, trochę uzupełnionych spinek. Tu jakąś śruba dołożona, bo sobie latał ten tutaj cały uchwyt. A takie jakieś rzeczy jeszcze wyprowadziłem. Tyle, ile się dało, tyle zostało zrobione. Quick shifter jest schowany pod siedzeniem, tam zamocowany już porządnie. I to chyba by było na tyle. Sprzęt na chwilę obecną jak najbardziej pewny, do sezonu przygotowany. I teraz zobaczymy, co powie właściciel podeszwy. Ogólnie pracy bardzo dużo, ale no efekt jest, który cieszy, i wtedy człowiek też nie żałuje włożonego serca w motocykl, bo tylko wtedy sprawia mi to jakąś tam satysfakcję, to grzebanie przy tych waszych sprzętach, jeżeli sprzęt chodzi tak jak lubię, tak jak powinien, i wy jesteście zadowoleni. I to chyba by było z tego wszystkiego tyle. I co? Jak zwykle, widzimy się przy kolejnych wyzwaniach, przy kolejnym sprzęcie. I mam nadzieję, że również gdzieś tam jakieś sukcesy po drodze będą. To trzymajcie się bez awaryjności, szerokości, i do zobaczenia na trasie lub w serwisie. Trzymajcie się, cześć.